Oskar Kolberg, Kujawy, Podkoziołek. W ostatki, a osobliwie w ostatni wtorek zapustny, z rana albo po południu, przebierają się parobcy za Żydów, Cyganów, Niedźwiedzi, Koni, Kozłów, Bocianów itp. I wtem w przebraniu chodzą w kilku po wsi, wyprawiając różne igraszki. We wsiach Kurowie, Kutnie, Baruchowie i przyległych parobcy i mniejsi chłopcy obchodzą po chałupach po południu przebrani tu za Cyganów, Żydów i Niedźwiedzi. Tam jest i koza drewniana. To jest drąg z kozim łbem, gdy sam chłopak pod nim przykryty płachtą skacze, bodzie, rzuca się itp. Ma on sznurek przyprowadzony do gęby, niby brody. I sam sobie dziama, szczęką rozdziawia gębę, gdy drudzy ciągną za sznurek. Stanąwszy na progu chałupy, jeden z nich przemawia. Wygnała Ewa bydło, do boru, na kadzidło. Bierzże Ewa, spądź bydła, niech nie łomie kadzidła. Nie pójdę ja sama, bo się boję Jadama, bo Jadam za chujką stoi i figle na mnie stroi. Stary Tatar tatarkę sieje, kalota mu się chwieje. Przyszła do niego ślepa i za kolotę go siepa. Nie siepaj me za nie, bo my nie dasz na nię. Trza mi było torby dziurawej, bym dostał mąki dla baby i słoika starego, byłbym dostał masła młodego. Żeby wam Bóg dopomógł i waszej córce, w stodółce, w obórce, jakby mietełką wymiótł. Na polu kumosa nie będzie w stodole nikłosa. Pomaga Bóg! Wieczorem w karczmie stawiają beczkę lub sądek, a na nim talerz do zbierania pieniędzy od chłopców i dziewcząt, mianowicie od tych ostatnich. Dla gracza, czyli skrzypka. Datek ten zowie się pod koziołkiem. Chłopcy i dziewczęta, zszedłszy się na taniec, wzajem się sprzeciwiają, że w tym roku ci się nie pożenili lub te za mąż nie poszły. Szczególnie te ostatnie muszą słuchać mnóstwa przycinków, tak od parobków, jak i od gracza, który je jednak weźmie w końcu w opiekę i niektóre z nich sprzedaje chłopcom do tańca, biorąc od tychże podkoziołka po 2 lub 3 grosze. Podkoziołek taki płacą i dziewczęta, które bez kawalerów pozostały lub za których drudzy płacić nie myślą. I one zatem mogą sobie zakupić parobków, a nawet zachęcane do tego bywają przez nich lub przez baby śpiewem. A trzeba dać pod koziołek, trzeba dać. Umiałaś ci całki roczek wybadać. A trzeba dać pod koziołek, trzeba dać. Mogłaś ci ty całki roczek tańcować. Do oprzątarki odzywają się w ten sposób. Żebyś była świską nogę sprzedała, to byś była pod koziołek zebrała. Do posługaczki lub innej oprzątarki albo zamiataczki. Żebyś była kurzą nogę sprzedała, to byś była pod koziołek zebrała. Żebyś była ciotce rózgi sprzedała, to byś była pod koziołek zebrała. Do kucharki. Żebyś była toki czysko sprzedała, to byś była pod koziołek zebrała. Pod raciążkiem, służewem, gniewkowem i tak dalej, pod koziołkiem zowie się zarówno datek, jak i dziewczęta płacą muzykantowi za taniec, jako i sam taniec, który jednak niczym innym nie jest, tylko zwyczajnym kujawiakiem, kołodziejem, szorcem itd. Miejscami ku wieczorowi ów człowiek wyżej opisany,
płachtą odziany z przyprawionymi rogami, udający kozła lub kozę, prowadzony przez drugich, wychodzi z muzyką do karczmy i tu, wyprawiając różne harce, rozpoczyna zabawę. Kiedy się już zbliża ku północy, a tu w karczmie w jak najlepsze weselą się i bawią, ktoś z biesiadników odzywa się nagle, spojrzawszy ku kominowi. Któż się to tam na przypiecku krząta? Wstępna środa żurowi uprząta. Wstępna środa następuje, pani matka żur gotuje, a pan ojciec siedzi w dziurze. A witajże, mości żurze! Raniutko we wstępną środę ubelki przy progu owej karczmy powieszą przetak, a w przetaku leży popiół i sznurek doń przywiążą. Gdy kto włazi we drzwi, to ten, co na piecu siedzi, pociągnie nagle za sznurek i przetaka idący, a natychmiast popiół spada przez włosie przetaka i obsypuje wchodzącego. Czytała Karolina Ćwiękała, Patrycja Dondela, a grał Dominik Wultański.